Witajcie! Dzisiaj akcja. Jaka akcja? Jedziemy w pole z Jarkiem. Ale najpierw trzeba rozładować przyczepę. Cofaj, cofaj! Rozładujemy przyczepę, bo tu jeszcze zawieszenie, słuchajcie. Ale to zaraz się tym zajmiemy. A on chce je chyba tam dalej dać. O. Udało mi się przyjechać na chwilę. No i korzystam z okazji. A jakże to? Dobra, będzie. To. Dobra, zeszło. Jeszcze to koło zamachowe. Także słuchajcie, tam brony ciężkie, ostro w lesie pracują. Ale oprócz tego to wybierzemy gałęzie, bo przyjdzie orka. Teraz się trzeba trochę namordować. Nie będę tego pokazywał. Strasznie ciężka bestia. Weźmiemy to na lince. Koło zaczepione. Jedziemy z koksem. Belkę trzeba wziąć. No i to też ustawimy. Na razie tutaj. Tak, a potem ciapkiem tu podjedziemy z tej strony i zabierzemy widły. Bo widły, słuchajcie, wykorzystamy do gałęzi. Ale je podniesiemy we dwójkę z Jarkiem, także będzie luzik. Piękny widok, co? Ciapek z turem. Tego jeszcze nie grali. Jak się skręca? Jeszcze niżej. Dobra. Wites. To teraz wiesz co? Podjedź z tej strony tutaj. Wrzucimy widły. Zakładam rękawiczki, będziemy wyciągać. Może założę kamerę na czoło, co? W którą stronę? O, to dokręcone. Trochę polata kamera, ale to chyba nic. Będzie! One są lekkie, ręcznie weźmiemy. Jak to wziąć jakoś? Tak weźmiesz? Dobra, stawiaj sami. Siedzą, dobra. No i gitara, może być? To dawaj teraz przyczepę zaczepimy. No i mamy, słuchajcie, zestaw. O, szyba brudna, znaczy szyba, ten. Jak on się nazywa? Obiektyw. O i zobaczcie. Ciapek z turem i z przyczepą. Mistrzostwo świata.
Uśmiech! Dobrze, dobrze. Jarek, może tędy pojedziemy, czy tamtędy? No i słuchajcie, ciapek, tu wszystko, tak jak widzieliście, przyczepa. No i gdzie jedziemy, Jarek? Do kałupki ziemniaków. No i bardzo porządnie. Dobra, tak naprawdę jedziemy zbierać gałęzie. Jarek poleciał po 60, bo słuchajcie, znowu kapeć. Tu trzeba coś z tą dętką zrobić, tylko kiedy? Nie wiem, zobaczymy, bo to jest kawał koła jednak. Trzeba je jakoś zawieść, zobaczymy. No ta trzyma, ta jest ok, ale tutaj ciągle schodzi, to jest ten wentylek, może by go wymienił i wtedy będzie dobrze. Jak widzieliście wcześniej, przyczepa rozładowana. Ciapek tutaj już przygotowany. Będziemy zaraz zbierać wszystkie butelki, plastiki, co tylko jest możliwe. Ale najpierw gałęzie. O, już tam dym z komina poszedł. Niebo mamy piękne, błękitne. Troszeczkę chmurek, ale to nic nie szkodzi. Ważne jest, fajnie. Słuchajcie, tutaj po tym przejeździe rzeczywiście tu się coś już dzieje. Ja wiem, że to nie o to, o co chodzi, ale przynajmniej chodzi o to, że jest czysto. I te gałęzie po prostu nie będą przy orce zapychały pługa i nie będzie się nic mieliło. A że zaczepiliśmy widły, to myślę, że to ten załadunek, rozładunek pójdzie nam bardzo szybko i sprawnie. I zobaczymy, ale piękny widok, nie? Słuchajcie, jak lata 60 normalnie. Niesamowite. Tak, tak nasi dziadowie, słuchajcie, pracowali właśnie. To było dzieło sztuki tamtych lat. I o, to było marzenie absolutnie każdego rolnika, żeby mieć taki ciągnik. A jeszcze do tego, jak miał tur i przyczepę, no to można było powiedzieć, że to był rolnik najważniejszy we wsi. Trochę to jest śmieszne, ale słuchajcie, prawdziwe, dokładnie tak było. A ja lubię te graty fajne, stare. Tak jak wam już wiele razy mówiłem, po co mi traktor za 500 000, jak mam za parę tysięcy. Chodzi pyr, pyr, pyr. Hektarów tyle nie ma, żeby mi potrzebne było zaraz nie wiadomo co. Tu jest ciapek. Tam idzie 60. Będzie jeszcze, czekajcie, da się to powiększyć? Nie, nie da się. Myślałem, że to tak jak w telefonie się powiększa palcami. Ale słuchajcie, przyjdzie druga 60, dwa ciapki, 60. To wszystkie sprzęty. Nic tu więcej nie będzie trzeba, wszystko sobie porobię. I jednak, słuchajcie, po przemyśleniu dogłębnym, podoba mi się piękny ten Ursus 1224, ale go nie będę kupował. Kupię talerzówę do 60. Wolniej, ale zrobi tą samą robotę. Taniej, szybciej. I nie będę kupował, słuchajcie, takiej 2,5 metra, co ma szeroka, żeby tam, bo 60 wytrzyma. Tylko dwumetrową, niech ona ma lekko, ale zrobi porządnie robotę. Przejadę sobie troszeczkę dłużej, ale mam czas. Także to jest najważniejsze. No i zobaczcie, tutaj ta brona ciężka, ona też piękną robotę robi. O. I odczepione. I będziemy pompować. No i jedziemy. Jarek, może tutaj i wtedy będziesz tak złapał, złapiesz to i cyk, czy jak chcesz stanąć. No to daj ją tutaj, wtedy będzie łatwiej się ten kierowało tym wszystkim.
Dobra. To gdzie odczepiamy? Tu? Dobra. To odczepimy. Zaczep. Już tutaj? Daj do tyłu troszkę. Dobra. Poczekaj, tylko jeszcze zaczep złapię, żebyśmy go nie zgubili. No jeszcze się przyda. Tutaj te śmieci trzeba będzie wszystkie powygarniać, ale to na końcu, słuchajcie, w pierwszej kolejności doszliśmy do wniosku, że gałęzie, bo ich jest więcej, a ze śmieciami sobie poradzimy później, bo tu widzicie jakiś tam wózek, jakaś folia, jakaś rama, to wam pokazywałem, rura od czegoś, butelki, szmaty tam, no tak, tak sobie zrobili kiedyś wysypisko. Dawaj! Góra! Jedź do przodu i do góry od razu. O, w ten sposób. I góra. Dobrze. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, ja poukładam, ale to najpierw jeszcze ten wysypiemy. Śmiało, śmiało! Jeszcze, jeszcze. Tak dokładnie w ten sposób. Szarpnij z całej pary. Ale tak naciągnij. Przytrzymaj i pociągnij. O właśnie, kurde. Za słabo, ja tam wejdę, czekaj. Napięte. Wyżej trochę. Dobra. Góra. Więc to jest za lekkie, cholera, jeszcze, żeby ona się sama ta łyżka otworzyła. Dobra, najważniejsze, że działa. Dobra, to ja schodzę już na dół i będę powoli doładowywał. O, ale teraz to już chyba zgaszę na razie. No, słuchajcie,
tam pozbieraliśmy przyczepę. Jarek jeszcze doładowuje. No, tego nie widać, bo to dosyć daleko. A ja przyjechałem po 60, bo przecież 25 nie ma hydrauliki. Więc trzeba będzie tym. I teraz zobaczycie jak, przy okazji, jak pięknie chodzi tego szmegłowego, jak on się nazywa. O, patrzcie, kluczek. Obratomierz. O, 3 godziny 70. Kurczak. Ale wypas. Nawet działa. Patrzcie jak pięknie. Fajnie, bo płynnie. Nie ma latania. Linka jest tutaj w porządku. Ekstra, mi się podoba. Podnosimy. To czy nie? A bo po co podnosimy? Przejedziemy jeszcze. Zabronujemy co nieco. Przy okazji, słuchajcie, wyrównuję pole. Ja wiem, że po orce będzie to dużo lepiej wyglądało, ale też trzeba tutaj po prostu przed oraniem sprawdzić, czy nie będzie jakiś niespodzianek, żeby nie urwać pługa czy coś takiego. Jedziemy z tej strony te śmieci. Będziemy tą dwójką orać. Chciałem też, słuchajcie, wiecie dobrze, że chciałem wziąć tutaj, nająć usługę, ale nie jest to takie proste, jak się okazało. Każdy ma tam swoje jakieś wymagania, wiadomo, jakieś obawy, bo to przecież sprzęt jest drogi. No i wychodzi na to, że więcej tego będzie mówienia i uzgadniania, a potem jeszcze problemu, albo to wiesz co, zahaczyłem o pniak, urwałem, no to trzeba oddać pieniądze i się zaczyna, a jeszcze jak będzie jakiś drogi pług, to już w ogóle. A tak, słuchajcie, jadę, jak urwę to swoje i pretensje będę miał tylko do siebie, że nie uważałem. Jeszcze pozbieramy trochę chyba tych gałęzi. Dobra, opuścimy. Niech sobie leży, nie będziemy tego podnośnika angażować niepotrzebnie. O. No i tak to wygląda. Widzicie, taka robota. Ciapek sobie tutaj chodzi. Przyczepa uzbierana. I we dwóch to zawsze jest inna robota, słuchajcie. To nie ma nawet dwóch zdań.
bo się nawet lepiej pracuje we dwójkę. O ludzie, ale przyczepa już pełna. Chyba nie będziemy już więcej ładować, co? Czy jeszcze trochę? No, załadowana przyczepa, będzie kiprowanie. Ciekawe, czy to zejdzie. Mam nadzieję, że zejdzie. To nie będzie ręcznie. No i elegancja Francja, no. O to chodziło. Wszystko poszło, no. Ale najpierw odjedź, bo jeszcze coś jak to stało, to ten, to spadnie. Będziemy się za przyczepę też brali, słuchajcie. Fajna przyczepka, za nieduże pieniądze. Ameryka. No i jest kupa, słuchajcie, tego. Tu nie przeszkadza, nie chcę, to będzie. Albo będzie na rozpałkę, albo będzie na ognisko. Nie zmarnuje się na pewno. Albo pójdzie po prostu w ten rębak i pójdzie na na zrębki. Na podsypkę pod drzewka, pod krzewy czy coś takiego. Planów jest dużo, pomysłów jeszcze więcej. Damy radę. To słuchajcie, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!